8 kwietnia, w Dzień Wielkiej Soboty, wprowadza nas słowo z listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału z 10 wiersza. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I chciałbym, drodzy, by dzisiaj, w Dzień Wielkiej Soboty, towarzyszyło nam tylko Boże Słowo. Bo myślę, że właśnie w ten dzień słowo ludzkie, ludzkich mądrości, ludzkich rozważań jest zupełnie zbędne. Dlatego, że przecież Wielka Sobota to przekroczenie tego, co nieprzekraczalne. Nam wydaje się nieprzekraczalne. Przekraczenie bram śmierci. Dlatego niech dalej prowadzi nas Boże Słowo, teraz wyjęte z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 19 rozdziale od 38 wiersza te znajdujemy słowa. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. A słowa, które wyznacza nam przewodnik z Biblią na co dzień, czytam najpierw w psalmie 40, w 3 wierszu. Pan wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje i umocnił kroki moje. Zaś w pierwszym liście apostoła Piotra, w 3 rozdziale, w 18 i 19 wierszu, tak czytamy. Chrystus w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko, co Ty dla nas uczyniłeś. Za to, że przekroczyłeś bramy śmierci, po to, byśmy my mogli żyć. Dziękujemy Ci, że dziś razem z Dawidem możemy mówić, choćbym szedł nawet ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen. Zostańcie spokojni.